z Ewangelii świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy wchodził do świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali Go: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Oto słyszymy pytanie przywódców narodu skierowane do Jezusa. Wszystko dzieje się dzień po wyrzuceniu sprzedających ze świątyni przez Jezusa. Boli ich to Jego zachowanie. Stąd teraz takie natarczywe pytanie, czemu On czyni takie rzeczy? A Jezus dokonał oceny samego centrum żydowskiego życia religijnego, oceny tego, co dzieje się w świątyni jerozolimskiej. Tym sprowokował kapłanów i uczonych w piśmie, czyli ludzi rządzących miejscem kultu. Oni żądają od Niego, by się wytłumaczył z tego. Nie podoba im się to, co Jezus czyni. Bo na mocy jakiej władzy On ośmiela się sądzić świątynię i Jego przywództwo? Smutne jest to uprzedzenie, to wrogie nastawienie. Widać, jak nie ma w nich wiary, a nawet chęci, by zastanowić się nad tym, co Jezus mówi, co czyni. Istotny jest ich porządek, ich zachowanie wszystkiego, jak było, byleby nie burzyć tego, co my zbudowaliśmy. Ileż razy to i my chcemy mieć święty spokój w naszym małym świecie. Buntujemy się, gdy ktoś zwraca nam uwagę na ład naszego funkcjonowania, czy podpowiada, że możemy coś ulepszyć, poprawić, coś uporządkować. Maryjo, Tobie powierzamy nas samych i nasze serca. Ty, Matko, o sercu nieskalanym, oddanym sercu naszego Pana, daj nam serca gotowe do słuchania i przyjmowania Bożych pouczeń, Bożych świateł. Niech miesiąc czerwiec, miesiąc serca Jezusowego, będzie okazją do spojrzenia głęboko w nasze serca i odkrycia z różańcem w ręku, że możemy mieć serce podobne do Maryi, które lgnie do serca Jezusowego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.